Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj chciałbym z wami troszeczkę porozmawiać o Starfieldzie, o jego najbliższej przyszłości, tym co nas czeka. I dlaczego dopiero teraz? Od premiery Starfielda minęło na tyle dużo czasu, iż jestem w stanie stwierdzić, że emocje już troszeczkę opadły, że ludzie wyrobili sobie już w miarę konkretne zdanie na temat tej gry. Czyli jedni ją nienawidzą, mówią, że jest to największy chłam, jaki mógł powstać w historii. Inni są zapatrzeni w nią, widzą w niej największe dobro, jakie nas mogło spotkać w 2023. Oczywiście jest też część ludzi gdzieś tam po środku, którzy dali tej grze szansę, którzy czekają na aktualizację, którzy czekają na jej, przepraszam, patche, mody, dodatkową zawartość, dodatkowe misje, wiadomo. I myślę, że jak gdzieś jestem tam po środku, dałem tej grze szansę, potrafię spędzić przy niej troszeczkę czasu, potrafię oderwać się dzięki niej od rzeczywistości, nie zwracać uwagi na jakieś głupie błędy. Ale dlaczego? Może dlatego, że spokojnie myślę, że mógłbym się nazwać dziadkiem gamingu, tak? Graliśmy w takie gry, mówię tutaj o ludziach z mojego przedziału wiekowego. Na początku, tak, w ruskie jajeczka, czy w ruskie jaja, jakoś tak się ta gra nazywała. Później przeszliśmy na bardziej zaawansowane, tak, konsole, czyli w stylu Ponga, czy czegoś takiego. Jak weszły już komputery, no to zaczęło się, nie? Wszelkiej maści Bruce Lee. Pamiętam, zagrywałem się strasznie, jeśli o to chodzi, z ojcem. Można było grać na dwa playery, oczywiście wiadomo, jeden był Bruce'em Lee, drugi tym ninją. No, ale kupę godzin spędziliśmy. I dalej, no już poleciało, tak? Był Riverride, była Galaga. Gierki, no, które pochłaniały nas całkowicie. Kiedy weszła już era Amig, pojawiły się gry bardziej złożone, bardziej wymagające. Nie wiem, czy wymagające to dobre słowo w sumie tak do końca. Ale były one znacznie bardziej złożone. No, to już przestało być statyczny obraz, jak z tekstem, jak było na przykład w Hobbicie z 1982 roku. Pojawiły się całkiem fajne przygodówki, jak Secret of Monkey Island, pojawiły się zajebiste Dagon Crawlery, trudne słowo, jak Dagon Master. Powiem wam, przy Dagon Master zarwałem tyle nocek, to się w pale nie mieści, tak mnie ta gra wciągnęła. Dwójka już tak nie za bardzo, nie? Dwójka już była troszeczkę inna. Pojawiły się wszelkiej maści Wormsy, Delos Vikings, North and South i tak dalej. No gry, które z najróżniejszych kategorii tak naprawdę. Nie? Czy to były wyścigówki, czy tak jak mówiłem, Dagon Crawlery, czy to były RPG, czy to były symulacje. Właśnie, w symulatorach. W symulatorach spędziłem tyle czasu, że myślę, że spokojnie bym był w stanie AH-64 pilotować albo Black Hawka, bo tam szło w setki godzin, jeśli chodzi o oblatywanie tych maszyn. No ale do czego zmierzam? Jestem z pokolenia, w które grało we wszystko, nie? No, tutaj nie było jakoś specjalnie podziału. Znaczy, ten podział oczywiście istniał, ale my graliśmy w to, co wpadło nam w łapy. Graliśmy w gry średnie, graliśmy w gry dobre, graliśmy nawet w gry słabe, ponieważ no, rynek był troszeczkę inny, troszeczkę nas ograniczał, więc nauczyliśmy się dawać szansę nawet grom cienkim, nie? Które z początku nas odrzuciły. I dlatego może też jestem w stanie się spokojnie bawić przy takich grach jak właśnie Starfield, jak No Man's Sky. Nie odbieram. Te gry oczywiście mogą się podobać każdemu, jest to kwestia gustu. Nas trochę nauczyło
nauczyło i może trochę wypaczyło też postrzeganie gier właśnie to, że byliśmy zmuszeni grać na tym, co mamy, grać w to, co mamy, a nie grać w to, co chcemy. No ale mniejsza o tym. No, tak jak już powiedziałem, dałem Starfieldowi szansę, spędziłem przy nim naprawdę dużo godzin i potrafię sprawić, żeby oderwał mnie od rzeczywistości i sprawił, żebym faktycznie trafił do tego świata, nie? A jaki jest Starfield? No, myślę, że większość z was miała okazję już zapoznać się ze Starfieldem, miała okazję wyrobić sobie konkretne zdanie na temat tej gry. Nawet jeżeli jej nie nabyliście, no jest tyle materiałów na YouTubie, że nie jest to jakimś problemem, żeby sobie podejrzeć. Nie chcę tutaj oceniać Starfielda pod względem, czy jest dobrą grą, czy słabą. Jak już mówiłem, no moje spojrzenie przez doświadczenia z minionych lat może być troszeczkę wypaczone, więc z pewnością, z obiektywizmem będzie u mnie dość słabo. Ale myślę, że z jednym się możemy zgodzić. W dużej mierze gry Bethesdy, między innymi właśnie Starfield, mówię tutaj o Skyrimie, mówię tutaj o Falloutach, w sumie nie tyle Skyrimie, co The Elder Scrolls, nie? Powinienem o całej serii mówić, nie o pojedynczej grze. W dużej mierze te gry żyją dzięki modom, nie? Tak jak widzicie tutaj, mamy Sarę lekko przerobioną. Posterunek też jest po części zbudowany z modów, dzięki którym na przykład mogłem sobie tam na szczycie z góry postawić, no bo w oryginale nie mamy. No ale dobra, do rzeczy, bo już pierdzielę bez sensu od paru minut, a do niczego nie zmierzam. Wszystkie te gry żyją dzięki modom, tak? Takim czy innym, no ale dzięki właśnie środowisku moderów, które dba o to, żebyśmy mieli rozrywkę, żebyśmy mieli w miarę grywalne gry, ponieważ też naprawiają błędy twórców i tutaj tłumaczenie w stylu, że no bo twórcy naprawiają dłużej grę, ponieważ to musi przejść przez całą papierologię, przez wszystkie działy, musi być zatwierdzone przez tego, tamtego, siamtego. Nie, nie przemawia to do mnie. Słuchajcie, no Starfielda ile tworzono? 10 lat? 10 lat chyba, nie? Robili. Moderzy w przeciągu pierwszych 24 godzin naprawili tą grę od zera do setki. Dodali DLS-a, dodali lepsze menu, dodali kupę rzeczy, które usprawnia tą grę w przeciągu pierwszych 24 godzin. To nie jest tak, że duże firmy mają ciężej, bo musi to każdy zatwierdzić. To jest tak, że duże firmy są po prostu leniwe i walą w chuja. Po prostu walą w chuja, ponieważ środowisko moderskie to naprawi, środowisko moderskie to poprawi, nie? I teraz się cieszymy, bo Bethesda stwierdziła, że doda ten swój creation kit, czy jak się to cudo w ogóle ma nazywać, dzięki któremu będziemy mogli w grze instalować mody do właśnie Starfielda. I sobie pomyślałem, że sprawdzę, nie, tego creation kita. Oczywiście jego jeszcze w grze nie ma, ale mam jego odpowiedniki. Mam jego odpowiedniki w Falloutach, mam jego odpowiedniki w Skyrimach, więc zainstalowałem sobie Skyrima i przejdźmy teraz do niego i na tej podstawie sobie omówimy może, jak to jest zrobione i przy okazji tutaj wrócę, czemu czemu żaden z dużych kanałów o tym nie mówił, albo może po prostu, nie wiem, mi umknęło, ale biorąc pod uwagę, ile materiałów oglądam na YouTubie, no byłoby to dosyć dziwne, nie? Dobrze, przeskoczmy sobie na szybciutko do Skyrima i zaraz będziemy kontynuować. No i jesteśmy w Skyrimie. Ja niestety mam tutaj edycję tą najwyższą, legendarną, czy jak ona się tam nazywa. Czemu niestety? Już do tego przechodzę.
weźmy sobie, wejdźmy w dzieła. To jest ten cały tak Bethesdowy Creation Kit. Po pierwsze, skoro to są dzieła zatwierdzone, dlaczego mam tutaj informację, że używam ich na własną odpowiedzialność? Dlaczego one mogą zawierać błędy? Dlaczego mogą zniszczyć grę? No podobno jest to oficjalny, tak, sklep. W sumie nawet nie powinno być tu cudzysłowia, bo jest to sklep. Jest to oficjalny sklep Bethesdy, tak? Są tu mody zatwierdzone przez Bethesdę, które wewnątrz gry możemy kupić. Mówiłem, że niestety mam edycję legendarną. Tak, niestety mam edycję legendarną z tego powodu, ponieważ bardzo dużo modów w niej dostałem, nie? Tutaj akurat plus, no może plus dla Bethesdy, że wrzuciła w tą edycję legendarną bardzo dużo modów, ale z drugiej strony jest to po prostu sposób na ponowne sprzedanie tej samej gry, więc jest to po prostu płatny dodatek, no nie oszukujmy się tutaj. Kolejny sposób na wyciągnięcie od nas kasy. No i czym jest sam sklep, tak? Czy dzieła? Nie wiem, ciężko mi używać tej nazwy. Wcześniej mówię o Creation Kitie, no ale oczywiście to nie jest Creation Kit. Creation Kit jest to program zapewne dla moderów. No ale dzięki niemu też właśnie mamy dostęp do sklepu, nie? I czym on jest? Wiecie co? Jest to Nexus. Jest to tak naprawdę Nexus, platforma z modami. Tylko robiąca wszystko gorzej. Jest mniej przejrzyste od Nexusa, mniej intuicyjne. Może da się do tego przyzwyczaić, ale wydaje mi się, że przeglądanie tego jest bardziej czasochłonne niż jakbym szukał czegoś konkretnego w Nexusie. I co? No, mamy tutaj mody, tak? Mamy mody, które sobie możemy zainstalować. Część z nich, jak widzicie, nie ma jakichś tam wymagań. Po prostu wybieramy sobie, czytamy opis, jak nam pasuje, no to instalujemy. Ale część generalnie tych lepszych modów, tych ciekawszych modów, o może tak, tych godnych uwagi, jak widzicie, ma tutaj z boczku 400, 600, 500, gdzieś tam mi się nawet trafiło chyba 700. Nie uwierzycie, ale dałem się sprankować, nie? Ponieważ myślałem, że ten znaczek tutaj koło tych 500 kredytów klubowych, bo tak, to są kredyty klubowe, zaraz do tego przejdziemy. Myślałem, że oznacza mod, który posiadam, nie? Okazuje się, że nie. Jest to zapewne zweryfikowany mod? Cholera wie. Tak samo myślałem, że posiadam ten mod. No ale przejrzałem swoją bibliotekę. Zaraz wam pokażę, co Bethesda dorzuciła, bo widzicie, na początku powiedziałem, że dostałem dużo modów, nie? Z tym najwyższym dodatkiem. Okazuje się, że nie do końca. Dostałem jakiś tam pakiet zbroi, dzbanek, pakiet broni. Jakieś potwory? Nie wiem. No i jakiś domek. No i to są mody, które posiadam. Początkowo myślałem, że wszystkie mody, które mają ten tutaj wspaniały znaczek ptaszka, są w moim posiadaniu. Okazuje się, że nie. Czyli tak naprawdę z polecanych modów nie mam nic.
No ale dobrze, nieważne, nie? Nie pierwszy raz dałem się strollować Bethesdzie i zapewne nie ostatni. No ale przejdźmy do rzeczy. Cóż to jest? Arkebus 600 kredytów klubowych. Jak widzicie, tutaj w prawym górnym rogu mam 100 kredytów, nie mam pojęcia skąd. Zapewne za zainstalowanie tej modyfikacji nowej, czy nowej wersji, tak, Skyrima, zapewne to dostałem. No ale jak już zdążyliście zauważyć, z toma kredytami to ja sobie mogę dupę podetrzeć, bo potrzebuję przynajmniej 5 razy tyle, nie? Otóż możemy ten mod kupić za 600 kredytów klubowych. Weźmy, spróbujmy. Nie masz wystarczającej liczby kredytów klubowych, aby zakupić ten przedmiot. Zapamiętajcie tą kwotę. 600 kredytów za Arkebus. Za jeden przedmiot do gry. Nie za cały świat, nie za jakiś dom. Cały świat, no może przesadziłem. Nie za jakiś dungeon, nie za jakiś dom. Za jeden przedmiot, który może wam się spodoba, może nie. Akurat słyszałem, że dosyć dobry jest ten mod. Kurde, przepraszam was, coś mi znowu w gardle siedzi. Akurat słyszałem, że w miarę dobry jest ten mod, no ale kosztuje 600 kredytów, których nie posiadam. No to weźmy sobie, zobaczmy, jak tu się ma sprawa z kredytami. Na szczęście tutaj Bethesda wyciąga swoją pomocną dłoń do nas i mamy taką zakładkę jak kup kredyty. No to lecimy, nie? Odpala nam się okno Steama. I mamy Buy Skyrim Creation Credits. No to lecimy, nie? 500 kredytów to jest 25 zł, tak? Nasz Arkebus, czy co to tam było, kosztuje 600. Czyli bym musiał kupić już 1000 za 5 dych, nie? 1000 kredytów, 5 dych. Czyli jakieś 3 dychy pewnie Arkebus by nas wyszedł, nie chcę mi się liczyć. 5500 kredytów, jedyne 250 zł. Dobrze, czyli 500 kredytów to jest 25 złociszy. Weźmy sobie, wróćmy do gry. Za jeden przedmiot, jeden kuźwa, jedyny przedmiot w grze płacimy prawie 30 zł. Kurwa, no przegięcie, nie? Tutaj mamy 400, o, patrzcie. To nam by wystarczyło tylko 25 zł, jeszcze 100 kredytów by nam zostało, nie? To jest biznes. I teraz tak zastanówmy się. Ja mam w Starfieldzie zainstalowane około 70 a 100 modów. Jeżeli jeden mod, już weźmy tą najniższą granicę tych 400 czy tam 500 kredytów klubowych, by kosztował mnie 25 zł, to co ja kurwa mam wydać 2500 na mody do gry, która na premierze kosztowała 500 zł, no później kosztowała 300 z ogonkiem, nie? Ale na premierę kosztowała 500. I teraz jeszcze mam dołożyć, kurwa, 2,5 koła na pieprzone mody, które z Nexusa sobie mogłem pobrać za darmo. Jeżeli ten mod mi się podobał i miałem taką zachciankę, mogłem sobie wesprzeć twórcę, bo robi fajną robotę. Jasne, ja rozumiem, że część tych pieniędzy, które płacimy za mody, idzie do twórców. No ale część tego bierze Bethesda. Bethesda bierze pieniądze, kuźwa, za to, że tylko pośredniczy w sprzedaży modów, ponieważ nie można teraz zainstalować ich z Nexusa. Gra, która miała przez lata... I kiedy wyszedł Skyrim? 10 lat temu, nie? Która miała przez lata darmowe mody, które modowaliśmy tak samo latami, ponieważ to się wymieniało, to się odinstalowało, to się instalowało nowy. W tej chwili dostała patcha, który te wszystkie mody rozpierdzielił, przez który nie możemy używać swoich modów, które mieliśmy. Musimy pobrać tak mody ze sklepu dzieł.
dzieła. No mody są dziełami, ale nie to, co Bethesda robi. I co teraz? Ja wiem. Powiecie, no ale słuchaj, no Gridu przecież masz, kurde, od cholery darmowych modów, które możesz sobie poinstalować, sobie przejrzeć i nie musisz za nie płacić. No tak, jeszcze mam. Pytanie, jak długo? Przykład może nie do końca adekwatny, ale tutaj weźmy sobie, jak się ta stronka nazywała, na której kiedyś można było oglądać filmy. TV Filmy, czy jakoś tak, nie? To się nazywało. I tych filmów tam było całkiem sporo, sobie można było obejrzeć je bez premium. W tej chwili może 5 filmów na 100 jest darmowych, nie? I zapewne tak samo będzie z modami. Każdy mod po kolei będzie monetyzowany. Przez co no, tych modów, które będziemy mogli sobie za darmo wrzucić, będzie coraz mniej. I tak właśnie Bethesda nas rżnie w dupsko. Co oni zrobili? Jedyne, co Bethesda zrobiła, to wzięła, stworzyła stronkę, na której twórcy mogą umieszczać, tak, te mody, żeby ludzie mogli je pobrać i je zmonetyzowała. I fajnie, fajnie, że twórcy dostają pieniądze za to, co robią, bo wielu z nich robi coś naprawdę świetnego. Ale te mody były darmowe. Bethesda wpadła na pomysł, jak zrobić biznes, jak zarobić i się nie narobić. No to jest geniusz kuźwa zła. To jest kuźwa mastermind. Przy okazji, dzięki za suba, Piotrze. Trafiłeś w trakcie nagrywania materiału. Co Bethesda robi, to tylko geniusz zła by wymyślił. Wziąć nie swoją twórczość, wrzucić na stronę stworzoną przez siebie i to sprzedawać i powiedzieć jeszcze, patrzcie, jacy jesteśmy zajebiści, odpalamy procent twórcom. Tylko że to wszystko było na Nexusie, to wszystko było przejrzyste, to było łatwo dostępne, to było łatwe do zainstalowania. W tej chwili jest to na stronie, która się pięknie nazywa Dzieła, a Bethesda nas rżnie na kasę aż miło. I tutaj taka właśnie moja mała uwaga. Bo mówię, no dość dużo spędzam czasu w internecie, bardzo dużo czasu spędzam w ogóle na YouTubie. Czemu jeszcze nikt się za to nie zabrał? Czemu żaden z dużych kanałów nie zwrócił na to uwagi? Chyba że mi to umknęło, mówię, bo jest to możliwe, aczkolwiek mało prawdopodobne. No i drugie pytanie, dlaczego dajemy się tak rżnąć, nie? Z jednej strony słyszymy, że nie powinniśmy gier posiadać na własność, tak? Się wypowiedział jeden geniusz też na ten temat, że powinniśmy gry móc wypożyczać, nie? Nie posiadać ich na własność. Z drugiej strony płatne cheaty, tak? Tak jak ostatnio tutaj było wspomniane w kilku materiałach. Mówię tu o Prince of Persia. Teraz z trzeciej strony monetyzowanie rzeczy, które od zawsze były darmowe. Co dalej, nie? Ja się pytam, co dalej będzie? Gry będą naprawdę dla wybranych. Gry będą dla tych, którzy będą mogli sobie na nie pozwolić. Ilu z nas będzie w stanie sobie pozwolić, żeby zakupić grę za 500 zł i pograć 80 godzin w nią, bo tyle będzie potrzeba na przejście. 80 godzin, matko. Gdzieś już słyszałem, że gra jest chyba na 8 godzin zrobiona. Faktem, że kosztuje tylko chyba $50, nie? Także jedyne 200 zł. I co, wydacie 200, tak, żeby sobie pograć 8 godzin i wywalić grę w pizdziet? No nie, nie. Mnie na to osobiście nie stać. Nie stać mnie na to, żeby kupić grę za 500. Nie stać mnie na to, żeby wydać kolejne
2, 3 czy 5 tysięcy, żeby tą grę doprowadzić do jako takiego stanu przy pomocy modów. No i tą smutną refleksją się z wami pożegnam, bo mam zbyt już wysokie ciśnienie i mogę powiedzieć trochę za dużo. Dzięki wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.